Wszystkich Świętych to okres wzmożonego ruchu samochodów i pieszych, dlatego w tym czasie apelujemy o zachowanie ostrożności na drodze. W tym może nam pomóc bezpłatna komunikacja miejska. W Wąbrzeźnie w okresie przedświątecznym bezpłatnie mogliśmy korzystać z kursów autobusu z i na cmentarz. Jeszcze 2 listopada obowiązywać będzie dodatkowy rozkład jazdy, który znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta. Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych zachęca do korzystania z bezpłatnych szkoleń dla osób niepracujących. W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego, indywidualne doradztwo, szkolenie, staże oraz pośrednictwo pracy. Więcej informacji na stronie szkolenia.asise.pl. Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informuje, że od 2 do 20 listopada będzie trwał 4 nabór do projektu Szansa dla Aktywnych Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Płużnicy. W ramach projektu na założenie i prowadzenie firmy można uzyskać dotację w wysokości nawet do 38 400 zł. Szczegółowe informacje na stronie trgp.org.pl. Daria Szczepańska potrzebuje naszej pomocy. Przeprowadzona kilka lat temu zbiórka pieniędzy starczyła aż do teraz. Nastolatka co 1,5 miesiąca dojeżdża na zajęcia rehabilitacyjne do Grudziądza. Ich koszt w wysokości około 800 zł rodzina pokrywała z uzbieranych 4 lata temu środków i dziś ponownie potrzebuje Państwa pomocy, aby kontynuować leczenie. Cierpiąca od urodzenia na dziecięce porażenie mózgowe Daria nie widzi i ma problemy z chodzeniem. Mimo że dziewczyna nie odzyska wzroku, pojawiła się szansa na leczenie nogi. Zebrane pieniądze oprócz systematycznej rehabilitacji i ćwiczeń mogłyby pokryć sumę blisko 7 000 zł potrzebną na operację, która wyznaczona jest na 18 stycznia przyszłego roku. Ta byłaby kluczowa w usamodzielnieniu i usprawnieniu ruchowym nastolatki. Jednak najważniejsze w tej chwili jest kontynuowanie rehabilitacji, dlatego apelujemy o pomoc. Tą można udzielić, przekazując pieniądze na konto Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko. Dodatkowo w wąbrzeskich sklepach pojawiły się puszki, do których można wrzucać datki. A 12 listopada przy obu parafiach planowana jest kwesta. Liczy się każdy gest. Szymon Hołownia przyjedzie do Wąbrzeźna na spotkanie autorskie z tym znanym dziennikarzem, publicystą i pisarzem. Bibliotekarki zapraszają 6 listopada do WDK na godzinę 16:30. 9 listopada o godzinie 17 zapraszamy do WDK na spektakl teatralny dla dzieci pod tytułem Złota Rybka. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie WDK. Tego samego dnia odbędzie się również promocja książki Jacka Stochmala Przypadki Juliana. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w galerii WDK. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza maluszki do 4 lat na kolejną edycję bibliotecznych spotkań familijnych. Zgłoszenia przyjmowane do 10 listopada. Do 10 listopada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Wąbrzeski Dom Kultury czekają na zgłoszenia do konkursu recytatorskiego Jan Paweł II i Bolesław Leśmian, adresowanego do uczniów 7 klas szkoły podstawowej oraz młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Starosta Wąbrzeski serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców powiatu na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się 11 listopada od godziny 13:45. W programie złożenie kwiatów pod pomnikiem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół oraz Żołnierza Polskiego, a także pieśni patriotyczne i msza święta za ojczyznę w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej. Z kolei 13 listopada odbywa się przegląd piosenki i pieśni patriotycznej. Na scenie zaprezentują się zarówno soliści, jak i zespoły, chóry oraz schole.
Tego samego dnia o godzinie 17 zapraszamy na otwarcie wystawy sztandarów historycznych. Natomiast 14 listopada o godzinie 16 odbędzie się prelekcja specjalisty neurologa Izabeli Zacharskiej-Kłajum pod nazwą Zaburzenia pamięci. Wstęp wolny. Dzień później, 15 listopada o godzinie 17 w WDK nastąpi otwarcie dwóch wystaw pokonkursowych, to jest LGD w obiektywie oraz LGD z zabytkiem w tle. Więcej informacji na temat aktualnych wydarzeń kulturalnych na stronie Wąbrzeskiego Domu Kultury, portalach społecznościowych oraz dziale animacji kultury pod wskazanym na ekranie numerem telefonu. Tą informacją kończymy blok ogłoszeń. Szczegółowe informacje na temat wymienionych propozycji znajdują się na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych organizatorów poszczególnych wydarzeń.